We wtorek, 29 września, po kilku dniach prób na deskach sceny Ostrołęckiego Centrum Kultury przed uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zaprezentowała się ostrołęcka młodzież w spektaklu profilaktycznym realizowanym w ramach programu Profilaktyka a Teatr. Głównym celem PAT-u jest oddziaływanie na zmniejszenie zjawiska narkomanii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, inspirowanie rodziców młodzieży szkolnej do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki narkotykowej oraz komunikowanie i inicjowanie przez policję wspólnoty działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej. Wiesz, jak wyglądają narkotyki? No nie, ale na pewno bym rozpoznała. Tyle się teraz mówi i pisze. Na przykład ten chłopak z plakatu. Od razu widać, że ci płoną. Albo ci z filmów o narkomanach. Spektakl edukacyjno-profilaktyczny Blackout jest elementem programu Profilaktyka a Teatr. To element tego działania, ponieważ zasadniczą sprawą w tym działaniu jest rozmowa. Wydaje się, że to robimy wszyscy, a jednak tak nie jest. Pokazują to badania. Głównie prośba ta dotyczy rodziców, żeby rozmawiać. Rozmawiać na tematy uzależnień. To nie jest oczywiste dla 15-letniego człowieka, jak zachować się w tak wielu sytuacjach, które mogą go spotkać. Ten spektakl pokazuje takie sytuacje. Pokazuje relacje pomiędzy braćmi. Pokazuje relacje w rodzinie. Pokazuje relacje rówieśnicze, w dyskotece. I to wszystko odnosi się do tego, że starszy brat wchodzi w uzależnienie od narkotyków, natomiast młodszy brat próbuje go ratować, próbuje mu pomóc, ale to się nie uda. Zostają pytania, dlaczego? Dlaczego tam nam nie udało się tylu dzieciaków uratować? Natomiast czym się różni ten spektakl od innych? Głównie tym, że gra go obsada kurpiowska. To 10. obsada w Polsce. Od Warmii i Mazur, przez zachodniopomorskie województwo, przez Śląsk, bardzo silne Mazowsze, powiedziałbym, że najsilniejsze, bo tu mamy najwięcej obsad. To jest 10. obsada krajowa, która powstała tu w Ostrołęce. I tego Ostrołęce serdecznie gratuluję. Policja poszukuje wszelkich sposobów, metod, żeby skutecznie zapobiegać przestępstwom, tym również narkotykowym. To bardzo poważne zagrożenie, w związku z tym staramy się z tym walczyć skutecznie. PAT, Profilaktyka a Teatr, to ciekawa forma, forma niestandardowa, forma, która budzi emocje i przez to pozwala nam w lepszy sposób docierać do młodych ludzi. W związku z tym staramy się bardzo szeroko współpracować. Naszym zadaniem jest, aby w każdym powiecie PAT zaistniał. Ostrołęka jest miejscem ważnym, szczególnym, ponieważ bardzo wielu młodych ludzi chcę uczestniczyć w tym projekcie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy okazję obserwować premierę tego spektaklu tutaj. Spektaklu Blackout, niezwykle emocjonalnego. Myślę, że będzie to przeżycie dla nas wszystkich. Młody, chodź tu, chłopie. Twoje marzenia mają szansę się spełnić. Możesz pomóc swemu bratu i zarobić. A może nawet wprowadzać w towarzystwo? Wyjątkowość polega na tym, że młodzi ludzie mówią młodym ludziom o rzeczach trudnych. Mówią o takich rzeczach, o których czasami dorośli powiedzieć nie potrafią. Sam spektakl jako pomysł uważam, że jest wspaniały. Ogólnie bardzo nie podoba mi się to, jak młodzież postępuje teraz, pijąc alkohol czy biorąc narkotyki. I dobrze, że możemy z tym walczyć. I fajnie, że możemy my, młodzież, pokazać, że jest ważna walka z tym i zwalczanie tego wszystkiego. Najważniejszy jest tu problem, który zawiera. Nie liczy się forma, która moim zdaniem jest bardzo dobra dla samego przekazu, ale o tym dowiecie się Państwo po obejrzeniu spektaklu. Mój kumpel sprzedał samochód, ale radio mu zostało. Nie ma kasy, chce pohandlować, ale czasu też nie ma. Rzuć się do kolegów, może któryś kupi. Jak nie chcesz, nie ma rozmowy, ale chyba się nie boisz. To czysta robota. Jak się znajdzie klient, całe 10% dla ciebie. I rodzinie się przysłużysz, a ja potrafię być wdzięczny. Bardzo się cieszę, że młodzież chce brać udział w tym spektaklu. Było mnóstwo chętnych na castingu. Sama reakcja podczas spektaklu bywa różna, nie chciałbym tego uprzedzać. Wydaje się, że spektakl i te treści, które są przekazywane podczas spektaklu, docierają do każdego z nas. Kiedy droga do celu jest długa i kręta, mówisz na to ty, Oleczka. Kiedy znawcy się pobierzą do rzęda, mówię na to ja, Oleczka. Program PAT jest bardzo szlachetnym programem, ponieważ mobilizuje ludzi do pracy nad sobą, do pracy od podstaw nad zachowaniami ludzkimi. Spektakl został przedstawiony 29 września o godzinie 11 i o godzinie 13. Ze względu na duże zainteresowanie został powtórzony następnego dnia o godzinie 10 i 12. Grupa teatralna PAT z Ostrołęki w październiku wyjedzie na trasę i odwiedzi kilka mazowieckich miast. Dla TV Ostrołęka mówiła Marta Mierzejewska.